Jak dobrze jest was zobaczyć na zlocie. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Dzisiaj robimy sobie zlocik samochodów włoskich razem z marką Black. Zapraszamy was na kanał Blacka, gdzie przygotowałem dla was odcinek, poradnik, jak poprawić swoje umiejętności prowadzenia samochodów w Forza Horizon 5 i w grach wyścigowych, ale używając pada. Pokażę wam tam kilka moich takich sztuczek, których nauczyłem się na kierownicy, ale które można wykonać na padzie. No i jeśli wy macie jakieś swoje podpowiedzi co do tego, jak można lepiej jeździć, jak można poprawić swoją technikę jazdy i prowadzenia samochodów, to napiszcie swój komentarz pod filmem na kanale Blacka. Ja wam podlinkuję ten kanał w opisie tego filmu, żebyście mogli sobie szybciutko przeklikać. I ekipa Blacka najlepsze komentarze sobie wybierze i do tych osób prześle swoje puchy z napojami. Ale bardzo ważna rzecz, umieśćcie gdzieś na swoim kanale na YouTubie, czy tam w informacji, gdziekolwiek, jakiś kontakt do was, na przykład maila czy coś, żeby można było łatwo się skontaktować. Także jeśli chcecie sobie zgarnąć darmową puchę z napojem, to wpadnijcie na kanał Blacka, napiszcie swój komentarz, a ekipa Blacka wybierze najciekawsze komentarze spośród tych, które napiszecie, i powysyła puchy. Teraz przejdźmy do zlotu. Jakieś takie włoskie miejsce musimy znaleźć do naszego zlotu, nie? Ostatnio pododawali sporo tych włoskich aut. Dobra, ziomeczki, prowadźcie. Jedziemy. Jedziemy na wycieczkę. O kurczę, jak poszli! Mati, co ty masz za chór? Lamborghini Sian. A oni mają tutaj dodać chyba takie Lambo do Forzy? Ha! Ja jeszcze nie nagrywałem o tym odcinku, ale nie mówcie nikomu, to wam powiem. Powiem wam tak, że są... wyciekły jakieś samochody, lista samochodów, które mają dojść do Forzy Horizon 5 i wśród nich jest to Lambo z Decru Motor Fest. Jest Toyota Yaris Gazo Racing, ta wiecie, 3-cylindrowa 1.6, napęd na 4 buty stały. Ciekawy jestem tego samochodu, chyba bardziej niż tego Fiata, którego dodali ostatnio. Mam na myśli tego Abarta 695, czy 696? 695, mi się zawsze myli. Tego Abarta kozackiego dodali, mega fajne auto. No ale tak, jest lista jakaś tam wyciekła nowych samochodzików, które mają się pojawić w grze. A ponadto też na stronie, na forum forzowym jest głosowanie na następne samochody. Tak staram się powoli jechać, żeby wiesz, nikogo nie uderzyć. O, tu jest taki fajny parking i jest taki trochę włoski klimat. Przynajmniej ja tak się czuję tutaj. Jak się tu ustawiamy? O, czekaj, tam gdzie motorek stoi. Tam się ładnie ustawiły chłopaki. Motorek, tak, tutaj będzie dobra miejscówka. Tu jest, ej, tu jest zajebiście, tu jest w ogóle jakiś taki fajny napis. Fajnie, fajnie. Ferrari FXXK, jak ten samochód wygląda. Dobra, biorę drona, zobaczę co macie. Ej! Tym razem będziemy mieli czyste fury, no nie? Jak dobrze jest was zobaczyć na zlocie. W końcu. Jedziemy od początku. Mamy tylko jedną furę, powiedzmy taką normalną. Wszystkie pozostałe to same hyperauta, można powiedzieć. No dobra, super na pewno. Jedziemy od początku. Więc tu mamy Alfę. Patrzcie, jakie czyste fury mamy teraz. Teraz to zupełnie inaczej, nie? Gamer przyjechał w Alfie tej. Ja jej chyba nie odblokowałem? Czy odblokowałem? Może mi się sama odblokowała. Fajna jest Alfa. Tu mamy Ferrari. Nawet nie wiem jakie to jest. To jest jedno z tych takich nowszych? Nie wiem czy to nie z pakietu czasem. Tutaj z tyłu nie jest napisane, nie ma ściągawki. Tu jest jakiś Huracan. Nie wiem która dokładnie wersja, bo tych Huracanów teraz w Fordzie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ty, to jego wywaliło? Nie. A kogoś wywaliło. 11 osób jest tylko.
Motorek przyjechał w Ferrari F40, ale to nie jest zwykłe Ferrari F40, zdaje się. Tylko to jest to takie jeszcze podkręcone torowe. To nie jest chyba to zwykłe. Bo jeszcze jest takie bardziej, że tak powiem, drogowe. A to jest chyba ta torówka, poznaję po spoilerze. Chyba tak. O, wrócił nasz Fond Mercury. iPhone wykrył mi twój nick Ford, po prostu. Zgubił gdzieś N. Tak powinno być chyba, nie? Ty, co ty masz tu z oponami? Ty masz opony offroadowe? Czyś to oszalał? Ej, ale... Coś tu nie tak jest z tymi oponami. Czy ile ty masz tego ciśnienia w kołach? Patrzcie. Co jest? Ta opona mu tak dziwnie wystaje, nie? Felga tak wtopiona jest? Co tu się dzieje? Tutaj moje Maserati. A tu dalej mamy Sian. Lamborghini. Ty, patrz jak ta dupa w tym aucie wystaje. To tak ma być, czy to popsute? Nie no, tak ma być. Tutaj nie ma przecież wgnieceń jak w Beam Engine. Ej, ktoś tu znowu wziął... A nie, czekaj. Tu widzę, że podmianka szybka była na Alfę, okej. Okay. Tu mamy Ferrari... O! To jest jedno z Ferrari, które wygląda tak jak każde inne Ferrari, tylko że jest nowsze. Przyjechała maskotka dzisiejszego zlotu. Proszę, proszę, Mati, bardzo ładnie. Zrobiłeś go sobie na koło, czy jeszcze nie? No i mamy na końcu Alfę. Diablo przyjechał, by... Alf jest zglebiony kompletnie. I z antylagiem. Albo dajmy ładną pogodę. Zablokowana kamera? Nie, dobra, dajmy. A czekaj, a da się zablokować na tył? Nie, nie będę wam tego robił. Lecimy. O, ciekawe, co tu będzie. O! A co to? Ja już mogę jechać? Ha, bo tu chyba klasa X też jest, tak? Okej. Okay. O Jezu, dzięki za 25 zł! Mielonek smażony. Czekaj, a ty przypadkiem nie miałeś jakiegoś ciekawego niku w Forzie? Chłopaki, co wy wyścigów nie jeździcie? Nie. Tu się możemy zderzać. Aj, niedobrze. Myślałem, że to się tu wyłącza. Ale to jest jednak ten wyścig pokazowy, nie? Jakbyśmy dali PvP, to wtedy. Po tym wyścigu zrobimy sobie jeszcze fotę, o ile będzie dzień. Jak nie będzie dzień, to przejedziemy sobie jeszcze jeden wyścig. Chociaż kurde, teraz nie ma znaczenia, ustawimy się nawet w nocy i przecież można sobie zmienić porę dnia w trybie zdjęciowym. No tak, ale to jest ułatwienie. Teraz zloty trochę lepiej, kurczę nawet. Nie pomyślałbym o tym tak od razu, pod kątem zlotów, ale to jest dobry feature do zlotów. Nie, bo tak, do tej pory jak myśmy robili zloty, to było tak. Jest noc, nie robimy zdjęć, tylko właśnie przejedziemy sobie jeden wyścig i tyle. Ej, tutaj w sumie, no dobra, to jest takie miasteczko meksykańskie bardziej. To nie jest takie włoskie, że włoskie. Tak, nie czuję tutaj włoskich klimatów. Mati, ty mała maskotko, wybieraj miejscówkę, gdzie mamy robić zlot. Może być tutaj, może być w innym miejscu, tylko tak, żebyśmy cię widzieli, bo jak znikniesz z mapy, to nie wiem, czy cię znajdę na tej mapie. Możesz nas poprowadzić w jakieś miejsce? Wybierz. To może być cokolwiek, tylko nie pod wodą, żeby było widać nasze auta. O, kurde, ale fajne te fury są. Chciałbym się na przykład takim Lambosem przejechać w rzeczywistości, jak tu stoi obok. Giga to wygląda. Mati pojechał? Mati pojechał, czekaj. Jedziemy za Matim! Tylko go nie rozwalcie, bo on jedzie teraz piłką. Mati, uważaj! Powiadom w cię. Śmiesznie to wygląda, takie hiper auto. Ja nie wiedziałem, że on ma ten samochód.
Bo wiesz, na wyścig każdy sobie tam zmienił, nie? Ej, właściwie to... Dobra, nic nie mówię. Zaraz coś wam pokażę. Wszystkich oszukał i skręcił tu nagle. Ja mam pomysł. Au! O! Czołówka, okay. Gdzie ten Mati jedzie? O kurde, ale dupszoty, spokojnie tam! Ja wiem, że macie za szybkie auta. Ale chill. Mati na autostradę, ej, ile on jedzie, 50 na godzinę? Śmiesznie to wygląda, zobacz, takie jajko. O tu takie hiperauta. Niektóre z tych hiperautek mają droższe śrubki przy kołach niż cały tamten samochód. I robię fotę. O! A tam się wrąbał ten. Ale może da się ruch uliczny wyłączyć? Coś takiego zrobimy. O, tam się trochę rozmazali chłopaki. Jedziemy. Ej, Mati jedzie 50 na godzinę. Gdzie on jest? Czekamy na Matiego i jedziemy do celu. Czekaj, zobaczę na mapkę. Tu jest Kacpi, okej. Kurde, gdzie on pojechał? Jedziemy do przodu! Ja się tam fotek narobiłem, a Mati pojechał. Już jadę. Na szczęście mam czym. 350? A no tak, bo tutaj tak biegi ustawiłem. Ale wystarczy, zaraz dojadę. Wariaty zostały z tyłu, widzę. A tutaj lawirowanie między trafikami. Ty patrzcie w ogóle ile ruchu ulicznego. Uwaga na meteoryty! I ten jak wyhamował! Kurde! Siwy dym z opon! Ale wyrobił! Dobrze! Ej, fajna jest ta Alfa, ja sobie ją muszę zrobić na jakieś rajdy albo coś. Bo taki styl trochę rajdowy tej Alfy tam z przodu. Taką miejscówę wybrał? Tu jest w ogóle w pobliżu. Już tam jadę. Tu jest też fajna miejscówka. Jak chcecie sobie ciekawe fotki porobić, tu macie takie opony. Można zrobić tak samochód w stylu driftowym. Ale to chyba znacie, nie? To jest taki jakby warsztat czy coś. Już jadę. Spokojnie. Tutaj gdzie Mati? Taki był układ, więc tak robimy. I tu zrobimy sobie ładne foto. Ja parkuję naprzeciwko Matiego. Hop. Ty, tutaj z tych kamieni jest taki parking zrobiony. O kurde, ja to rozwaliłem? Co to za fura tam jest? Czekajcie, ja muszę wasze furki znowu obejrzeć. Bo teraz mamy trochę inny skład i też pozmienialiście samochody, widzę. Tą Alfę muszę sobie potuningować. Fajnie wygląda, tak mi przypomina trochę jakiś taki samochód rajdowy z dawniejszych lat. Tutaj F40 motorek, no widzę, że zakochany jest, bo nawet nie zmienił. Kuba Aventadora wziął, ale nie zwykłego, jakąś przykokszoną wersję. SVJ, tak? Tutaj dwa Abarty. SE, jakoś tak się to nazywa, nie? A, tutaj jeszcze jest FXXK, ta super wersja. Tu jest Testarossa, proszę. Need for Speed Unbound, ten samochód jest zajebisty. Jak nie graliście, to kupujcie od razu tę furę. Nawet nie spojrzałem na nickname, ale spodobał mi się samochód. Nawet nie wiedziałem, że taki w Fordzie jest. Wow. No i Lancia Stratos na końcu. Vidaron, ja będę mówił do ciebie Vidaron. Ładnie, dobra, ustawiajcie się, Kurde, jakie kurze, ja mu robię fotę. Patrz, jak to fajnie wygląda, czekaj. Weź jeszcze tak zakurz. Ja ci zrobię fotę. Ej, widzieliście jak to wygląda fajnie? Z tą rajdówką? I zobacz jak to wygląda czadersko. Wow. Patrz na to. Ej, mi się podoba coś takiego. Nie wiem jak wam. Możemy takie fotko zrobić. No, trochę nie pasuje ten biały teraz, nie? Ale ciekawie. Ekstra to wygląda. Bardzo mi się podoba. Nie wiem jak wam. Ale chyba jest spoko. Lancia Delta Integrale się pojawiła. Pamiętam, że w Dirt Rally 2.0 tym samochodem sobie śmigałem. Tak samo jak Lancia Stratos, ale Stratos była trudna do opanowania. Dobra, robimy sobie foto, ponaprawiam wam fury. Okej, wszyscy stoją na miejscach. Fajnie. Czy macie fury ponaprawiane? Ciężko się tak zgrać, nie? Żeby wszyscy podobierali kolorystycznie samochody i tak dalej. Musielibyśmy chyba na Discordzie sobie siedzieć i gadać, nie?